Cześć, tu Sonia, witam Was w kolejnym vlogu z naszej podróży po Stanach. Dzisiaj mamy bardzo długą trasę do przejechania, a jesteśmy aktualnie w Death Valley, w Dolinie Śmierci. Przenieśmy się na chwilę do Las Vegas, gdzie przyjechaliśmy na jedną noc, żeby się tylko przespać i ruszyć dalej, ale stwierdziliśmy, że wykupimy sobie nocleg w hotelu Caesars Palace. Jest to hotel znany z filmu Cats Vegas. To tam chłopaki pojechali na wieczór kawalerski i to tam poniosło ich Vegas. Jest to bardzo popularny hotel w Las Vegas. My tam byliśmy tylko na jedną noc, ale chciałam trochę Wam nagrać, pokazać, jak ten hotel wygląda. Dlatego się przenieśmy na chwilę do tego hotelu. No to zaczynamy room tour z naszego pokoju w Caesars Palace. No i zaczniemy od łazienki. Jest tu prysznic, kibelek, dwa zlewy na bogato. I wanna z hydromasażem. Tu chyba będzie dziś walka, kto pierwszy się kąpie po tygodniu w Stanach i prysznicach, dziwnych również prysznicach. Taka wanna, pomachamy do lustra. Machanie do lustra jest ważne w czasie room tourów. A tu jest pokój, witajcie. Co się dzieje? Co? Przeczytałam, co Maciej wysłał o Wi-Fi. Co? No to mówcie. Że dwa device'y są complimentary, czyli za darmo. A za każdy kolejny device $15. Co? Płatne Wi-Fi? Dobra, ale wracamy do room touru. Proszę bardzo, to jest łóżko Ewy. Ewa, pomachaj. Hello. To jest drugie łóżko. Tutaj jest Maciuś. Telewizor. Barek. Co jest w barku? Jakaś woda. MMM, Syrizys. Jakieś ciastka. Oreo. Łycha? Łycha. I jakieś winko chyba. Wszystko oczywiście za darmo, nie no, żartuję. Tu są ceny? Nie, nie ma cen. Trzeba zeskanować. Trzeba zeskanować. A tu jest widoczek. Nie jest jakiś obłędny. To otwarte. Woda za jedyne $11. To 18,99. Nie. Oreo 16,99. Puszeczka Pringlesów. Taka nie aż taka mała. 11,99. Romance Kit 32,99. Ewa, jak Ci się podobają korytarze hotelu Caesars? Zastanawiam się, jak my tu tygrysa przeprowadzimy. Jak tygrysa przeprowadzimy? Mhm. Pewnie będą pytania, ile zapłaciliśmy za noc w tym hotelu. Za dobę zapłaciliśmy $212 za pokój czteroosobowy. My jesteśmy we trójkę, czyli mamy dwa duże łóżka. I bukowaliśmy to wczoraj przez Booking, ale dodatkowo parking, taki parking w Valais, czyli że po prostu pan zaprowadza Wam auto na parking i go też przyprowadza, kosztuje $50 za dobę. Tryna hang with your boy on a few. Buy me a flight from the 8 of the moon. Niggas is worried, don't know what to do now. Counting the money, okay, okay. Tu jest lobby hotelowe i tu właśnie Alan zapytał. Chyba często macie takie pytania, czy to naprawdę był Pałac Cezara? This isn't the real Caesar's Palace, is it? What do you mean? Did Caesar live here? No. I didn't think so. Niggas keep plotting, they want me to break down. Nah, I'm trying to hang with your boy on a few. Buy me a flight for now. Zapomniałam Ci powiedzieć, że zamówiłam dla Ciebie limuzynę. O, nie trzeba było. Bardzo miło, bardzo miło. Oczywiście w Caesars Palace, jak w każdym innym miejscu w Vegas, jak w każdym innym hotelu w Vegas, są też oczywiście kasyna. I my z Ewą byłyśmy przed chwilą, bo byliśmy w ogóle na kolacji. Będzie to w filmie Maćka z generalnie z jedzeniem z Las Vegas. No ale niestety przegrałyśmy wszystko, a w pewnym momencie miałyśmy $76. $76 byśmy wygrały. Czy w ogóle Wam tak powiem, jak jesteśmy tutaj przy recepcji, że Maciek na Bookingu wybrał opcję self-check-inu i to jest zarąbista opcja, bo jak tu dzisiaj przyjechaliśmy, to było bardzo dużo ludzi, bardzo duża kolejka, a do self-check-inu są takie automaty. I wtedy wszystko poszło gładko, po 5 minutach mieliśmy już kartę do pokoju, więc jest to super opcja, polecamy. Właśnie zobaczyłyśmy, że są też tutaj wedding chapel. To co, szybki ślub? Tylko znajdę męża. Idziemy zobaczyć, czy windy w innej części budynku niż nasza wyglądają jak te z Cats Vegas. To jest ta sama winda. Why can't we remember a goddamn thing from last night?
I co, Ewa, myślisz, że warto zatrzymać się w tym hotelu? Nie, myślę, że nie. Że nie? Myślę, że nie. Wi-Fi płatne dla większej ilości device'ów. Wszystko, co to było hotelu... słabe, to było mega słabe. Wszystko w pokoju jest płatne. A będąc w tańszych hotelach, ma się wodę, ma się Wi-Fi, ma się dostęp do wszystkich tych facilities, które są dostępne. Chociaż w Stanach z tą wodą to tak... Nie, chociaż nie, no dawali, nie, mieliśmy, dawali wodę, tak. Wodę. Więc no, byliśmy w jakiejś tam La Quinta, które jest sieciówką, mieliśmy Wi-Fi, mieliśmy wodę, mieliśmy basen, 24... Hostel to w tak, ogóle był. Hostel, mieliśmy siłownię 2-4, basen do 22, bar otwarty do 11. Byliśmy bardziej zaopiekowani niż w fancy hotelu za... No, też nie jakieś małe pieniądze, nie? No moim zdaniem w ogóle to jest fajny hotel, jeżeli chodzi o taki pobyt w Vegas na jeden dzień, tak. Bo jest w samym centrum, bo jest duży, no jest bo na strip'ie, są ładne, duże pokoje, tak? Więc tak naprawdę tutaj te hotele w Vegas no, są na takim poziomie. My wcześniej mieliśmy hotel, można powiedzieć, no gorszy, ale tutaj stwierdziliśmy, że jak przyjeżdżamy jeszcze na jedną noc, nie wiadomo, czy my w ogóle jeszcze kiedykolwiek przejdziemy do Las Vegas. Nie. No to stwierdziliśmy, że chcemy ten hotel wypróbować. Myślę, że są tańsze hotele, a których może być lepiej. No, tak. A tak naprawdę, jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie kręcili scenę z Las Vegas, wejść do lobby, to nie jest żaden tu problem. No nie, bo tu jest kasyno, tu są sklepy, tu są restauracje, tak. Więc spokojnie można tu wejść, można wszystko obejść. No i tak to właśnie wygląda. Hotel Caesars Palace, fajne doświadczenie dla poszukiwaczy takich filmowych miejscówek, to już w ogóle. Jednak w Las Vegas hoteli jest multum i myślę, że można znaleźć coś w lepszej cenie i jeszcze nawet w lepszym standardzie, czy nawet po prostu z lepszą jakąś taką obsługą, w ogóle z takim experience hotelowym. To jest jednak taki wielki moloch. My tak naprawdę w ogóle przez ten cały czas nie mieliśmy w ogóle kontaktu z nikim z obsługi. Zrobiliśmy self-check-in, zrobiliśmy self-checkout. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście warto, ale jeżeli stwierdzacie, że nie zależy wam na tak popularnym hotelu, to na pewno znajdzie się inny. Minęliśmy stan Nevada i jesteśmy ponownie w Kalifornii. W Dolinie Śmierci możecie sobie robić też hajki, tu jest dużo punktów widokowych, można sobie więcej czasu tutaj spędzić. My czasu za wiele nie mamy i tak musieliśmy trochę zboczyć z trasy, żeby tutaj zajechać. Poza Alaską jest to największy park narodowy w Stanach Zjednoczonych. Słynie z tego, że tutaj padają rekordy najwyższych światowych temperatur. Jest to najbardziej suche i najgorętsze miejsce w Stanach Zjednoczonych i jedne z najbardziej najgorętszych na całej kuli ziemskiej. Dolina Śmierci znajduje się w obszarze depresji. W depresji, czyli jest to obszar lądowy poniżej poziomu morza. Tutaj najniższy punkt ma 86 metrów poniżej linii poziomu morza. No i tutaj właśnie my w tej depresji jesteśmy i w ogóle było to czuć, jak zjeżdżaliśmy, uszy nam się zatykały, widać od razu, że jesteśmy niżej. No i z tego też wynikają tutaj te takie właśnie gorące, rekordowe temperatury. Najwyższa temperatura odnotowana tutaj to było 57 stopni Celsjusza w 1913 roku. Oczywiście najgoręcej jest tutaj w tych letnich miesiącach. Ten rekord temperatury w 1913 też padł tutaj w lipcu. I w zeszłym roku też tutaj było blisko 50 stopni, więc przyjechać tutaj latem, w tych letnich miesiącach, to już jest naprawdę hardcore. Ja nie przepadam za upałami. Dla mnie 30 stopni to już jest taki maks, przy którym czuję się dobrze. Pewnie jak byliśmy na przykład w Nowym Jorku i tam było 30 parę stopni, było jeszcze miasto, była wilgoć, to już w ogóle nie mogłam wytrzymać. Tu wiadomo jest sucho, inaczej się to trochę odczuwa, ale no wyobraźcie sobie prawie 50 stopni, albo nawet ponad 50, jak były takie rekordy. W 2020 czy w 2021 roku też padały tutaj rekordy temperatur. Odnotowana jest na przykład temperatura 54 stopnie, więc masakra. Dzisiaj temperatura może wynieść maksymalnie 34 stopnie. Teraz nawet tyle nie ma, jest godzina 11, więc chyba jakoś tak, nie wiem, po południu będzie te 34, teraz dochodzi do 30. Miejsce, w którym jesteśmy, w ogóle cała Dolina Śmierci jest bardziej sucha niż Sahara, jeżeli chodzi o opady deszczu na przykład. Są takie lata, kiedy w ogóle nie pada deszcz w tym miejscu, a są takie, kiedy oczywiście tam trochę popada, ale to są jakieś minimalne ilości. My znajdujemy się teraz na punkcie widokowym Zabriskie Point. Taki nam po prostu tu wyskoczył punkt widokowy na naszej trasie i najbardziej nam odpowiadał. Takim znanym też punktem widokowym jest Dante's View, tylko z tego, co Maciek widział, to tam trzeba już z parkingu trochę podejść do tego punktu widokowego. Tutaj wysiedliśmy z parkingu i jesteśmy od razu, więc
to też zależy od temperatur, na ile macie siły, żeby spędzić czas poza samochodem, poza klimatyzacją. Ciekawe miejsce, o którym tutaj przeczytałam, tylko też jest dalej, też niestety nie damy rady tam pojechać, to jest Racetrack Playa. Jest to wysuszone jezioro, na którym kamienie chodzą i dosłownie one chodzą, one się poruszają, zostawiają po sobie ślady, ale do tej pory nikt, nawet przedstawiciele NASA, nie odkryli logicznej przyczyny poruszania się tych kamieni. Nie jest to na pewno wiatr, bo poruszają się też ogromne głazy, więc jest to bardzo ciekawe zjawisko. Może kiedyś będzie już udowodnione, jak to wszystko się dzieje. Przyjechaliśmy około pół godziny, jesteśmy przy kolejnym punkcie na Death Valley. W ogóle zjechaliśmy trochę niżej i tutaj są wydmy. Trochę piachu, jest trochę drzewek. I co, wydaje ci się, że jest cieplej? Tak, mam wrażenie, że to jest dużo cieplej, że jest dużo cieplej i dużo bardziej sucho. Przede wszystkim jest bardziej sucho chyba. A tam dzieci będą sobie zjeżdżać po wydmach na deskach, ale coś im nie idzie. Coś im nie idzie. O, jedzie. Oj. My opuściliśmy Dolinę Śmierci i udaliśmy się do Yosemite National Park, gdzie spędziliśmy świetne dwa dni na łonie natury. Naszym kolejnym przystankiem było San Francisco, szalone miasto, które zrobiło na nas ogromne wrażenie. Przyjechaliśmy też linią brzegową Big Sur, byliśmy w Santa Barbara i udaliśmy się do parku rozrywki Universal Studios. Było mega. Na koniec spędziliśmy czas w Joshua Tree, gdzie wynajęliśmy super domek na pustyni. Ze wszystkich naszych przygód znajdziecie osobne vlogi na kanale, a my teraz przenosimy się na koniec naszej podróży. Dzisiaj po blisko 3 tygodniach wróciliśmy do Los Angeles, znowu jesteśmy w Hollywood, jesteśmy na Walk of Fame. Zobaczymy Muzeum Oscarów, zobaczymy to, czego się nie udało ostatnio zobaczyć w Los Angeles, czyli przejdziemy się pod Dolby Theater i przejdziemy się Hollywood Boulevard. A teraz zabieram was jeszcze na chwilę do Downtown LA i widzimy się już zaraz. Spacerujemy po Downtown LA, a za mną się znajduje budynek, o który dostałam od was dużo pytań, jak przyjechaliśmy do Los Angeles i właśnie napisałam, że mieszkamy na Downtown i że tutaj się gdzieś poruszamy, ponieważ jest to Cecil Hotel. Jest to hotel, który ostatnio w ogóle stał się bardzo popularny przez dokument na Netflixie o nim. Może oglądaliście, napiszcie w komentarzach, czy widzieliście, aczkolwiek jest straszny. Straszna historia stoi właśnie za tym hotelem. Hotel został otwarty w 1924 roku i miał być hotelem dla turystów, którzy po prostu tutaj po taniości chcą przespać się w Los Angeles. Później zaczęły się dziać tam dziwne rzeczy. Generalnie przez te wszystkie lata funkcjonowania hotelu zostało naliczone kilkanaście, jak nie więcej, zbrodni różnego rodzaju. Czy morderstwa, czy jakieś tajemnicze zabójstwa, również bardzo dużo samobójstw. Potem on przeszedł rebranding, zmienił nazwę, no ale nadal ta jego sława zła pozostała. Najbardziej znana jest historia, na której teraz też się skupia ten dokument Netflixa, kanadyjskiej studentki, która przyjechała do Los Angeles, została na noc w tym hotelu i ślad po niej zaginął, a po kilkunastu dniach została znaleziona w zbiorniku na wodę, jej ciało zostało znalezione. Są nagrania, jakieś takie dziwne nagrania z windy, na których ona się zachowywała w bardzo dziwny sposób. Jak jesteście bardzo ciekawi tej historii, lubicie takie mroczne wydarzenia, to w tym dokumencie Netflixa wszystko jest. Teraz hotel otworzył się na nowo, jest teraz tam 600 mieszkań, takich komunalnych mieszkań, mieszkań dla osób potrzebujących, dla osób biednych, dla osób w kryzysie bezdomności, ponieważ tutaj znajduje się dzielnica Skid Row. Ludzie na to brzydko mówią wysypisko bezdomnych. Ja już mówiłam w poprzednich filmach, że rząd Kalifornii różne działania podejmuje, żeby ten kryzys bezdomności powstrzymać. Są jakieś budowane osiedla, jakieś właśnie hotele czy domy przekształcane. Jaki to będzie miało wpływ dalej? Czy to jest przyszłościowe? Czy to pomoże rzeczywiście ten problem tutaj w Kalifornii, głównie w Los Angeles, powstrzymać? Nie wiemy. W każdym razie takie mieszkania tutaj powstały, ale też będzie część, która powstaje na normalne pokoje hotelowe. Chyba jeszcze nie zostały otwarte. Kto tu będzie chciał spać? Kto będzie chciał tu wynająć pokój? Nie wiadomo. Jeżeli ciekawi was tam roczna historia, odsyłam do dokumentu Netflixa i do innych wiadomości, a my stąd na razie znikamy. Wsiedliśmy już do samochodu, a ja zapomniałam dograć, że w ogóle ten budynek, który za mną widzieliście,
On jeszcze 2 tygodnie temu, jak my byliśmy w Los Angeles, 3 tygodnie temu niecałe, miał taki ten swój charakterystyczny napis na ścianie. Właśnie tam było napisane Cecil Hotel, zaraz wam pokażę tutaj wiedzie zdjęcie. No a teraz w ogóle już był przymalowywany, więc my jeszcze widzieliśmy go w ostatnich dniach, kiedy ten napis taki charakterystyczny na tym hotelu był. My pospacerowaliśmy trochę po downtown LA i jedziemy do muzeum. Do muzeum, na którego odwiedzenie bardzo długo czekałam. Jesteśmy aktualnie na tarasie widokowym. Z tego tarasu jest wspaniały widok na wzgórza Hollywood. Widać normalnie znak Hollywood, więc w trakcie zwiedzania muzeum można sobie tutaj wyjść. Przyszliśmy dzisiaj do Muzeum Akademii Filmowej w Los Angeles. Chcieliśmy to zrobić ostatnio, jak byliśmy w LA, ale oczywiście mieliśmy dużo rzeczy do zwiedzania, no i już nie zdążyliśmy. Bilety też należy tutaj kupić z wyprzedzeniem. Raczej zawsze były, jak patrzyliśmy na kolejne dni, ale lepiej sobie kupcie. Bilet wstępu kosztuje $25. Oczywiście też można kupić w kasie biletowej, my kupowaliśmy online. No i jest to muzeum, które jest jakby pod szyldem Akademii Filmowej, ale jest generalnie nie tylko o Oscarach, nie tylko o Akademii, ale w ogóle o historii filmu. Mamy tutaj taki tak naprawdę hołd dla kina, dla całego przemysłu filmowego. W końcu jesteśmy w Los Angeles. To muzeum w ogóle miało już powstać wiele lat temu. Na początku mówiono, że powstanie w 2017 roku, potem miało być w 2019 roku, albo jakieś takie budżetowe sprawy stały na przeszkodzie. Później przyszła pandemia, no i w końcu budynek tutaj muzeum został otwarty. I tym samym jest to największa instytucja w USA poświęcona właśnie kinematografii. W ogóle ten budynek, w którym się znajdujemy, jest bardzo ciekawy. Jest to odrestaurowany budynek, w którym właśnie znajduje się 7 pięter. 6 jest właśnie poświęconych na muzeum. I mamy tutaj historię filmu, mamy tutaj osobne działy poświęcone na przykład na efekty specjalne, na kostiumografię, na dźwięk, na obraz, animacje. Mi się bardzo podobało to pomieszczenie z kostiumami filmowymi. Był kostium na przykład, który nosił Matthew McConaughey w Interstellar. Był kostium Brada Pitta z pewnego razu w Hollywood. Oraz jeden z moich ulubionych filmów ostatnich lat, czyli Rocketman, no i kostium Eltona Johna, który nosił Taron Egerton w filmie właśnie Rocketman. Był też taki dział poświęcony tym kostiumom takim z filmów science fiction, z filmów fantasy, na przykład był R2-D2 czy C-3PO ze Star Warsów. Poza tym były też na przykład pokoje poświęcone konkretnym reżyserom. Była taka wystawa Pedro Almodovara, albo też na przykład było takie pomieszczenie tylko związane ze Spike'em Lee. Były na przykład jego jakieś plakaty, był też kostium, który założył na Oscary, który był hołdem dla Kobe Bryanta. Były Oscary. Pierwszy raz w życiu widziałam prawdziwego Oscara z tak bliska. Co prawda za szybą, co prawda za kopułą, ale i tak. Było kilka nawet sukienek z czerwonego dywanu, między innymi strój Cher z lat 80. Była oczywiście w tym muzeum zwrócona uwaga na takie filmy, które bardzo wpłynęły na kinematografię, czy to Obywatel Kane, czy potem filmy, które miały bardzo duży wpływ na rozwój kina. Były też oczywiście wypunktowane różne ważne momenty, czy to z Oscarów, czy w ogóle ze świata kina. Bardzo fajne muzeum. Jeżeli interesujecie się kinem, to na pewno. Jeżeli się interesujecie Oscarami, to również. Odwiedziłam sklepik. Wszystko w tym sklepiku było turbo drogie. Na przykład był taki mały Oscar z Lego, który mi się bardzo podobał. Kosztował $60. Ja sobie kupiłam na pamiątkę po prostu taki plakacik. On był przeceniony z $16 na $10.98. I mam również na pamiątkę ulotkę. I tyle. Muszę się zadowolić z moich pamiątek z muzeum. Jak będziecie tutaj w LA, to na pewno warto. Za mną znajduje się Chinese Theater, również bardzo ważny obiekt tutaj na Hollywood Boulevard. Tutaj odbywały się premiery największych światowych filmowych hitów. Między innymi Gwiezdnych Wojen. W latach 40. odbyły się tutaj 3 ceremonie rozdania Oscarów, no i do tej pory można tutaj przychodzić na najważniejsze premiery. A tutaj zobaczcie, na podłodze również wiele podpisów i odcisków palców znanych osobistości.
gwiazdo ostatniego rozdania Oscarów, Will Smith, zdobywcą Oscara i naczelny skandalista. No i ponownie jesteśmy na Walk of Fame na Hollywood Boulevard. Jeżeli widzieliście pierwszy film na tym kanale, to było tam trochę ciekawostek o Walk of Fame, więc koniecznie wróćcie do tego filmu, jak nie widzieliście. My teraz idziemy pod Dolby Theater, bo wtedy ze względu na ceremonię rozdania Oscarów nie udało nam się tam podejść. Jakie gwiazdy znajdują się przed samym wejściem do Dolby, czyli przed wejściem, gdzie odbywają się Oscary? Steven Spielberg, Jamie Foxx, Halle Berry, Nicole Kidman, Martin Scorsese, Charlize Theron, Anthony Hopkins, Russell Crowe, Kevin Costner. Takie gwiazdy bezpośrednio przed wejściem do Dolby. Jesteśmy naprzeciwko Dolby Theater, wcześniej Kodak Theater. Od 2002 roku, więc już 20 lat, tutaj odbywają się właśnie ceremonie rozdania Oscarów. W czasie naszego pierwszego vloga byliśmy tutaj blisko, staliśmy kilkaset metrów dalej. Niestety cała ta ulica była zamknięta. Tutaj przed Dolby Theater rozkładany jest taka konstrukcja, wielki namiot. Tam wysiadają gwiazdy, tam gwiazdy chodzą po czerwonym dywanie, a już w środku odbywa się ceremonia. Jeżeli chcecie zwiedzić Dolby Theater w środku, to są takie półgodzinne, 40-minutowe tury, można sobie wykupić wycieczkę. My z tego dzisiaj nie korzystamy, nie mamy już niestety czasu, jest już godzina 16.30, chyba o 16.00 było ostatnie wejście. Byliśmy po tej drugiej stronie, gdzie wtedy nie dotarliśmy właśnie przez zamkniętą ulicę. No i ja szukałam mojego ukochanego, ulubionego aktora Leonardo DiCaprio i się okazało, że gwiazdy Leo tutaj nie ma. Szliśmy tutaj do środka na takie patio w Dolby Theater. Za mną są schody, jak gwiazdy idą na rozdanie nagród, to zawsze tymi schodami się przechadzają. A tutaj mamy wypisane wszędzie filmy, które właśnie zdobyły nagrodę za najlepszy film w danym roku. To w ogóle wygląda bardzo zwyczajnie, tu jest wejście, są balkony, tu pewnie naokoło z różnych stron się wchodzi na salę. Jak mówiłam, można wejść do środka, my tego nie robimy, bo wejścia są do 16, więc nie wygląda to wszystko jakoś turbo spektakularnie. No więc samo Dolby Theater, czy wejście do niego, no nie robi to jakiegoś wielkiego wrażenia. Jest to zwykłe kino, teatr z salą, obok galerie handlowe, obok sklepy. Ja wam powiem, że dużo słyszałam wcześniej o tej ulicy i każdy był taki zawiedziony. Ja byłam wciąż jestem podjarana szukaniem gwiazd swoich ulubionych na Walk of Fame i kompletnie nic innego się tutaj nie spodziewałam. Jesteśmy w Funko Hollywood. Jest to w ogóle taki koncept, gdzie jest po prostu takie muzeum Funko Popa z różnymi Funko Popami. Funko Pop to są oczywiście takie laleczki z różnych filmów, seriali, programów, różne znane postaci. Ja tu szukam Funko Popa dla mojej siostry Niki. No a poza tym tutaj weszliśmy i zobaczymy, co tu jest. Chciałam dla mojej siostry kupić Funko Popa z Breaking Bad albo z Better Call Saul, ale pan powiedział, że z Breaking Bad już nie ma, bo są za stare, kiedyś były, a z Better Call Saul w ogóle nie ma albo jeszcze nie ma. Ja kojarzę, że były, że gdzieś są, ale kurde, no nie ma tu w tym sklepie. Nie znalazłam Better Call Saul i Breaking Bad, ale biorę Berlina z La Casa del Papel, ponieważ moja siostra też lubi Berlina. Dla drugiej siostry biorę Lokiego, a dla siebie biorę Chandlera z Przyjaciół. Berlin. Chandler. To jest w ogóle śmieszne, bo nie było normalnego Lokiego, jest po prostu Loki Kid. Kid Loki, czyli Loki jako dziecko. Wyjeżdżamy właśnie z parkingu przy Walk of Fame, przy Hollywood Boulevard i widziałyśmy jeszcze na wyjeździe tutaj taki autobus z napisem TMZ Celebrity Tour. I czytamy właśnie, co to jest i słuchajcie tego. To są wycieczki, które codziennie odjeżdżają z bulwaru Hollywood i wycieczka polega na tym, że jeździ się po Hollywood, po Beverly Hills, gdzieś tam jeszcze jedno miejsce i szuka się celebrytów. Są na ich stronie zdjęcia widzianych celebrytów. Ponoć na przykład jest zdjęcie Bena Afflecka w samochodzie.
albo Rihanny gdzieś wystającej. Taka rozrywka. No i słuchajcie, to by było na tyle z naszej przygody, z naszej podróży po zachodnim wybrzeżu Stanów. Było super, dziękuję wam bardzo za to, że oglądaliście te wszystkie vlogi. Powstało chyba około 10 filmów. Cieszę się, że byliście tak naprawdę, wychodzi na to, od początku istnienia tego kanału, ponieważ właśnie tą serią ze Stanów, a dokładnie filmem z Los Angeles, otworzyłam swój kanał. No i teraz już na swoim balkonie piję kawkę z takiego właśnie kubeczka ze Starbucksa z LA. Więc dziękuję wszystkim, napiszcie w komentarzach, jaki film był waszym ulubionym, co wam się najbardziej podobało i czy w ogóle te vlogi zachęciły was do takiej podróży. Mam do was jeszcze jedną prośbę, chciałabym, żebyście w komentarzach pisali pytania, jakie wam się nasunęły, czy podczas tego filmu, czy podczas poprzednich. Na pewno jest dużo pytań o różne nasze koszty, ile wydaliśmy na podróż po Stanach. My chcemy to wszystko podsumować i zrobić takie Q&A. Oczywiście jak macie jakiekolwiek inne pytania, czy o wynajem auta, czy o jakieś inne techniczne rzeczy, o hotele, o ceny poszczególnych produktów, rzeczy, na wszystko odpowiemy i taki właśnie film z Q&A dla was też szykuję. A teraz zapraszam was też od razu już na serię z Londynu. Przed nami kilka filmów z Londynu. Dziękuję bardzo wam za to oglądanie i teraz ja już się żegnam, widzimy się w kolejnych filmach. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał i zostawić łapki w górę. Pa, pa!